Piłkarska kotwica Kołobrzeg udanie rozpoczęła rozgrywki w sezonie 2019-2020 w trzeciej lidze. W meczu pierwszej kolejki biało-niebiescy pokonali na własnym boisku Jarotę Jarocin 4-2. Pierwsza połowa meczu przebiegała zdecydowanie pod dyktando do kotwicy. Pierwsza bramka padła już w trzeciej minucie meczu po dużym błędzie bramkarza gości. Strzelcem był Marcin Trojanowski. Ten sam zawodnik podwyższył na 2-0 8 minut później. Na trzecią bramkę też nie musieliśmy długo czekać, bo tylko 7 minut. Tym razem gola strzelił Michał Marczak. Piłkarze Jaroty Jarocin nie rezygnowali jednak ze zmiany rezultatu i udało im się zdobyć pierwszą swoją bramkę w tym meczu w 33 minucie. Jednak kotwica odpowiedziała w 41 minucie drugim golem Michała Marczaka. Pierwsza połowa meczu zakończyła się prowadzeniem kotwicy 4-1. O ile ta część meczu mogła się podobać, to druga połowa była już zupełnie inna pod względem jakości gry. Szczególnie raziła niedokładność zagrań oraz nieskuteczność. Zawodnikom z Jarocina udało się jeszcze zdobyć bramkę w 57 minucie. Ostatecznie pokonaliśmy rywali 4-2. Za tydzień zagramy na wyjeździe. Rywalem będzie kandydat do awansu do drugiej ligi KKS Kalisz, który w pierwszej kolejce pokonał na wyjeździe Grom Nowy Staw 4-0.